pooblatywać z miasta, pooddychać świeżym powietrzem, a nie wąchać spalin. No, bardzo dobrze się jechało. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było, jak było pod górkę. No oczywiście, z górki zawsze lepiej. No. A powiedz, ty dużo jeździsz na rowerze? No, bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że mogę gościć dzisiaj tutaj mieszkańców Radomia i nie tylko Radomia, właśnie tu w Jedlińsku, właśnie na ośrodku Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji nad rzeką Radomką, który jest usytuowany. Dzisiaj przy okazji mamy imprezę motoryzacyjną, piknik motoryzacyjny połączony z imprezą charytatywną Jadar Family Drift 2 Jedlin 2016. Jak widzimy, pogoda dopisuje. Mamy kawałeczek też terenów zielonych tutaj, mamy, jak widzimy, obiekty sportowe, także miło można spędzić czas. No dzisiaj ta pogoda może do końca nie rozpieszcza, bo jest bardzo gorąco, ale nie ma co narzekać, ważne, że nie pada w tym momencie. I na terenie naszej gminy Jedlin znajdują się również, oprócz tego co mamy tu, co jesteśmy, mamy kościół zabytkowy, który widać tu z daleka, mamy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, mamy sportowy aeroklub w Piastowie, mamy strzelnicę myśliwską w Piastowie, jedną z lepszych w powiecie w ogóle radomskim, w województwie mazowieckim. Także jest co robić, jest kilka ścieżek takich, no może niekoniecznie rowerowych, ale turystycznych, którym można się tutaj poruszać rowerem i można fajnie spędzić ten czas, miło i przyjemnie. Przy okazji coś ciekawego zobaczyć. Poprzez to, że wyjeżdżamy z Radomia, że przejeżdżamy przez miasto, chcemy mobilizować tych, którzy obserwują nas z chodnika, którzy być może w tym momencie podejmują decyzję, to na następną, co za jazda, ja też pojadę. Czyli mamy nadzieję, że poprzez propagowanie w ten sposób zdrowego stylu życia uda nam się po prostu kolejnych chętnych do aktywności namówić. Gratulacje Fightport, a więc od naszego tutaj sponsora. Tak, troszkę upominam.